Ściągnęłem wypowiedź księdza w katedrze warszawskiej, który wymienił właśnie ofiarę seryjnego samobójcy. I tutaj jest pewien ten. Tutaj jakby łączącym wszystkie samobójstwa zostały popełnione w piątek po południu, kiedy prokuratura nie działa. Potem jest wolna sobota, niedziela i sekcje były przeprowadzane w poniedziałek. Natomiast jak mnie ktoś mówił, nieweryfikowane informacje, że w tej chwili te popularne środki paraliżujące 24 godziny po śmierci ich wykrycie już jest na tyle wątpliwe, że może nie być dowodem sądowym. Natomiast po 48 godzinach nie jest wykrycie. Więc i tutaj natomiast drugie co łączy, wszyscy byli w jakiś sposób związani z zamachem, prawda? Czyli wszyscy ci ludzie krytycznie byli ustosunkowani do raportu Maku, do wersji platformersko-rosyjskiej. No i dzisiaj to są świeże, można mi opowiadać tych historii, zresztą oczywiście nie pamiętam, ale technik z pokładu Jaka, prawda, który słyszał komendy, popełnił samobójstwo. No i lista jest długa, ale to pokazuje z tymi morderstwami sprzed lat 30, które wspominamy, ciągłość operacyjną. Ale ja jeszcze widzę jedną analogię. W opisie tego przesłuchania czytałam z listu żony Jacka Stefańskiego, jak była traktowana przez prokuraturę. To mi się nieodparcie nasuwa analogia, jak na przykład są wdowy smoleńskie traktowane. Tak, na tyle niekompetencji.